Chińska medycyna w klinice Benjing Tong Reng Tang. Zobaczcie. Na przykład w samym centrum pytaniu. Jestem wraz z CMM. Nie wiem, na to robiliście. Jesteśmy w pekińskiej klinice chińskiej medycyny, w której jej przedstawiciel niemal bezbłędną polszczyzną, popisując się znajomością polskiej geografii, upodobań, kulinariów, najwidoczniej w czasach Mao studiował w Polsce i ma polską żonę, zachęca nas do skorzystania z usług kliniki. Jako bonus dostajemy moczenie nóg w szaflikach z chłodną herbatą, a potem masaż nóg według zasad chińskiej medycyny, co przynosi fantastyczną ulgę. Medycyna chińska liczy sobie ponad 5000 lat. Już w czasach dynastii Shang, około 1000 lat przed naszą erą, stała na wysokim poziomie. Właśnie z tego okresu pochodzą znalezione podczas wykopalisk pierwsze igły do akupunktury. Według poglądów chińskiej medycyny źródło wszelkich zaburzeń tkwi w zachwianiu równowagi energetycznej organizmu. Dlatego leczenie powinno być całościowe i dotyczyć wszystkich sfer, począwszy od emocjonalnej, która najbardziej oddziałuje na nasze ciało fizyczne. Zdiagnozowanie danej choroby polega na obserwacji cery, oczu, języka, paznokci, sposobu chodzenia, postawy, wyglądu wydalin i wydzielin, słuchaniu dźwięku głosów, wąchaniu oddechu, skóry, badaniu dotykiem wilgotności skóry, siły i napięcia mięśni, zmian tętna. Chińczycy rozróżniają 28 rodzajów pulsów płynących z serca i do dzisiaj zadziwiają trafnością diagnoz stawianych na podstawie pulsu. Mnie też zadziwili. Proszę Państwa, niech panią klaskami witamy naszych profesorów. Badanie i diagnozowanie przez profesora kliniki jest bezpłatne, ale już zakup leków w aptece kliniki na 3-miesięczną kurację to wydatek rzędu 300 dolarów. Zalecana jest jednak zawsze kuracja 6-miesięczna, czyli 600 dolarów. Od razu mnie to uzdrowiło. Zabroniono nam również filmowania badań. Już mam ugruntowaną postawę na nie. Kto chce badać? Benzin Kaoya, czyli kaczka po pekińsku. Pekin jako cesarska stolica przyciągał zawsze ludzi z całego świata. Cesarze wyszukiwali więc najlepszych kucharzy, a pierwszy spośród nich mógł liczyć na rangę ministra. W tych właśnie czasach powstały wyszukane dania, a między innymi kaczka po pekińsku. Po zarżnięciu pomiędzy skórę a mięśnie kaczki wpompowuje się powietrze. Skórę powleka się mieszaniną miodu, wody i octu. Kaczka jest następnie duszona. Soczystą i chrupką skórą wypełnia się naleśniki z najlepszej mąki pszennej, posmarowane słodkim czarnym sosem i przestrojone dymko. Sos ma smak czekolady. Po tym daniu zjada się mięso, a potem zupę. To cesarskie danie serwowane jest jedynie w wykwintnych restauracjach. Ta, w której jesteśmy, ma wiele sal na kilku poziomach. Oczywiście kaczka po pekińsku była jedynie przekąską. Po niej zjawiły się inne dania, nie mniej smaczne. Na przykład ryba po mandaryńsku, usmażona na chrupko, wyglądająca jak jeż i podawana z sosem słodko-kwaśnym. Smakuje wybornie. Serwowanych dań jest zwykle około 10, w tym są owoce morza, drób, warzywa, zupy i jakieś słodkie leguminy. Nie przestrzega się tu kolejności serwowania dań jak u nas. Zupa, drugie danie i deser. Dania serwowane są w przypadkowej kolejności. Jak już wspominałem, sala, w której jedliśmy, jest jedną z wielu w tej restauracji. Wszystkie inne sale, również hole pomiędzy nimi, wystrojem przypominają galerię sztuki. Jest tu zatem coś dla ciała i coś dla ducha. Thank you.
W dobrym nastroju idziemy do autokaru i jedziemy na pekiński dworzec kolejowy, skąd nocnym pociągiem w wagonach sypialnych pojedziemy do Xi'an, oddalonego o około 1200 km, a pociąg po drodze nie będzie się ani razu zatrzymywał. Xi'an zostało stolicą Chin w XI wieku przed naszą erą za panowania dynastii Zhou. Nasze bagaże zostały odstawione na dworzec już kilka godzin temu i w czasie podróży nie będziemy musieli się o nie martwić. Odbierzemy je w naszym następnym hotelu. Wyżej tabliczka z wagonu i bilet Beijing Xi'an. Te ujęcia gigantycznego, jednocześnie pięknego pekińskiego zachodniego dworca zrobiliśmy wcześniej w ciągu dnia, w obawie, że wieczorem będą z tym problemy. Teraz, kiedy już stąd odjeżdżamy, widać, że nocą dworzec wygląda nie mniej imponująco. Wszędzie tłumy podróżnych, a w wagonach nie ma miejsc stojących. Każdy bilet to jednocześnie miejscówka. Można go kupić najwcześniej na 4 lub 7 dni przed odjazdem pociągu, w zależności od trasy, i to tylko na stacji, z której się odjeżdża. Zapowiedzi dworcowego spikera odbywają się jedynie po chińsku i bez znajomości tego języka trudno byłoby znaleźć właściwy pociąg. W wagonach są 4 klasy przedziałów, zależnie od trasy, o umownych nazwach: twarde siedzenia i miękkie siedzenia, twarde sypialne i miękkie sypialne. Różnica pomiędzy miękkimi a twardymi nie polega jednak na faktycznej twardości siedzenia, a na ilości miejsc w przedziale. W miękkich siedzeniach jest 4 miejsca w przedziale, a w twardych siedzeniach jest 6 miejsc w przedziale, nie ma drzwi. My mamy miejsca miękkie sypialne, czyli pełny komfort, a do tego w termosie jest gorąca woda do zaparzenia herbaty i różyczka na stoliku. Chińczycy mają zwyczaj noszenia ze sobą słoiczka z herbatą do wielokrotnego jej parzenia. My niestety nie, za to dostajemy po 200 ml wody w buteleczce. Przezornie zabraliśmy ze sobą papier toaletowy, podobno w końcowej fazie podróży. Kto nie ma swojego papieru, to nie ma.